Dobri večer. My little usual line. I dziękuję za przybicie. Not translate, come on, I know I make a terrible pronunciation. So, I have to say it's really a big pleasure and honor to greet Serge Eselstein, director of Center of Contemporary Art of Tel Aviv here in Toru. To wielka przyjemność i zaszczyt zaprowadzać pana Serge Eselsteina, kierownika dyrektora Centrum Sztuki w Tel Awiwie. And I wish to thank you, Sergio, for engaging in this exhibition and for coming to Toru to participate to this series of lectures that we are doing in the frame of Arena Show. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w naszą wystawę, za przybycie, a także za wykład w ramach wystawy Arena. As you know, this exhibition is constructed with contributions of different curators, and for me it was very important to have a voice coming from Israel. Jak Państwo wiecie, wystawa składa się z udziału różnych kuratorów i bardzo zależało mi na tym, żeby mieć na wystawie głos z Izraela. The most important aspect of set of curators or collaborators that I wanted to involve was also their place of provenience. Jedna z najważniejszych aspektów, które chciałem zdobyć, dobierając artystów, to jest ich waga. Because I really believed that the place of provenience, especially when this place is also a site, a platform, a stage of different type of political or ethnic or economical clashes. Miejsce pochodzenia, szczególnie kiedy to miejsce pochodzenia jest miejscem pewnych politycznych, ekonomicznych zmian, nacisków. Would give you a different point of view, would give you a point of view which for sure can transpose the sense of urgency and importance that we wanted to show for this exhibition. I dam to inną perspektywę, która nada punkt widzenia tej sfery. An exhibition that wanted to pose the questions about possibilities to engage through art or with art in the broader social and political arena. Wystawa, która bada sposoby, w jaki sztuka może się zaangażować w sprawy społeczne. So the choice of Serge Eselstein wasn't occasional. It was, I think, the best possible choice I could make because it's a curator with a really extensive experience. Experience in working with the medium of video and presenting multimedia art. Since 10 years, Sergio is running one of the most active and most engaged contemporary art institutions in Israel. Before that, he was working in a different frame, mostly with festivals and time-based projects, but again, predominantly focusing on the medium of video and film. Wcześniej zajmował się, pracował w innych ramach, głównie zajmując się festiwalami, ale również pracując z tym samym medium wideo. And for sure he is the curator who worked hand in hand with the most important video artists from Israel. A także jest kuratorem, który pracował ramionami z najważniejszymi wideoartystami z Izraela. So
I don't want to take more of the time, actually, it's much more interesting what he has to say. So I would like to hand over the floor to Sergio. Thank you. Thank you, Gavrila, for inviting me and all the staff here at the Center for Contemporary in Tulum. For me, it's always a pleasure to come to Poland to search in many ways my Polish roots, of course, like everyone. And although I don't find them culturally, I have a strong emotional affinity to everything that's happening here, and I'm always happy to come and participate and get acquainted with the artistic communities doing here in Poland, and try to share some of the work we are doing in Israel. Zawsze przyjemnie jest, mam stosunek emocjonalny do sprawy kultury w tym kraju. Bardzo mi jest miło zawsze przyjeżdżać, realizować relacje z pierwszymi artystami, a także dzielić się z nimi tym, czym się zajmują pisarze. When Dobrila asked me to present some works, and I read what the arena is about, I immediately thought about this search of identity, this sometimes a conflictive and contested way of searching for that identity. And although Dobrila specifically said that the program doesn't have to be Israeli, I immediately thought that this subject matter is what Israeli art, and definitely what Israeli video is dealing with since the mid-1990s. And although I work a lot also with non-Israeli video artists, and I could think of works that could fit into these categories, I couldn't resist, and I did an Israeli program. I mimo, że często pracuję z nieizraelskimi artystami pracującymi z mediów wideo, nie mogłem się powstrzymać, by nie włączyć artystów izraelskich w ten program. I hope you saw it, some of you. It's here, you can see most of the work, and if not, over there. And if you did, it's better, because what I'm going to do now is to deny that program, and I'm going to present a completely different view of the same, not completely different, but different view of the same issue. Mam nadzieję, że Państwo widzieliście ten program, tutaj można go oglądać. Jeśli Państwo widzieliście, tym lepiej, dlatego że będę próbował podważyć wszystko, czym ten program jest. And if you didn't see it, I'm sure that after the works I'm going to be showing and explaining you tonight, you will be interested. A jeśli Państwo nie widzieliście, to myślę, że po tym, co powiem o tych filmach, zainteresujecie się Państwo tym. The fact is that after sending that program here to the museum, I felt very guilty. Prawda jest taka, że po tym jak wysłałem ten program, poczułem się bardzo guilty.
relieved. Guilty. Mm-hmm. Because the program is, the works are very tough, are very pessimistic, are very violent. Dlatego, że ten program, te filmy są bardzo ciężkie, pesymistyczne i brutalne. I think I was influenced by an article I read that those days in the newspaper by a social psychologist that he made unluckily very thorough and clear analysis why society in Israel has no future. Być może byłem pod wpływem artykułu, który przeczytałem wcześniej, artykuł psychologa społecznego, który to wyjaśniał poprzez bardzo przejrzystą analizę, dlaczego społeczeństwo w Izraelu nie ma przyszłości. And he analyzed that why the different sectors in Israeli society hold very basic principles that are completely irreconcilable with the other sectors' principles. Dlatego, że wykazał w swojej analizie, że poszczególne części społeczeństwa za wartości fundamentalne mają takie wartości, które są nie do pogodzenia z wartościami fundamentalnymi pozostałych grup społecznych. For instance, he said that, of course, an ultra-religious group, which, as you might know, in Israel, it's an important sector of the population, cannot find a common language to live and respect the ultra-liberal sector, of which I am part, of course. Dlatego może proszę Państwa mieć świadomość, że ta ultra-religijna część społeczeństwa izraelskiego nie może zaakceptować wartości, które wyznaje ultraliberalna część, do której przynależy. So the works that I immediately thought about were works that really show this cut and the fact that it cannot be brought together. I dzieła, które postanowiłem, o których pomyślałem, ukazują ten rozłam, którego nie da się połączyć. And it's widely believed, as I wrote in the text that's going to be in the catalog at some point, that Israeli society is a society in the making, is a very new society, about 60, 70, 80 years old, composed of very, very different people coming from different places, Eastern Europe, Western Europe, Northern Africa, Latin America, etc., etc. W tekście, który mam nadzieję, że stanie się częścią katalogu, będziecie mogli Państwo przeczytać, że społeczeństwo izraelskie to jest społeczeństwo dopiero tworzące się, społeczeństwo relatywnie młode, 60, 70, 80-letnie, składające się z ludzi bardzo różnych pochodzących, bardzo różnych miejsc Europy Wschodniej, Zachodniej, Ameryki, Afryki Północnej, Ameryki Południowej. So the official narrative believes, or at least they tell us, that Israeli society is in a melting pot. Dlatego ten oficjalny dyskurs mówi nam, że społeczeństwo izraelskie jest takim melting pot is universe. Melting pot. But as long as the radicalization in, let's say, the ultra-religious, of course, Jews and Muslims on one side, and the messianic settlers on the other hand, etc., as long as this radicalization goes on, what this guy was writing in the newspaper, there's no melting pot. On the contrary, I can definitely say that they are melting our nerves. I postępuje radykalizacja środowisk żydowskich, muzułmańskich, osadniczych. I tak jak wyczytałem w tym artykule, nie może się zasymilować takie społeczeństwo. So this is
what inspired, and luckily to send this program, the works are there, so these things are recorded, and artists are really interested in these identity issues. I tym się właśnie inspirowałem. Słowa zostały tutaj zanotowane. Interesowałem się artystami traktującymi o sprawach tożsamościowych. Since I felt guilty, I said, okay, I will bring and I will show you other works that deal with the same issues, but in a lighter way, in a more human way, and that search for a solution and not simply portray a conflict. I czułem się winny, dlatego postanowiłem też przywieźć inne prace, prace, które traktują o tym samym zdarzeniu, o tym samym temacie w sposób lżejszy, bardziej przystępny. And now, whether you saw the other works in the program or you find something you want to ask about what I'm going to be showing you and explaining you now, feel free to interrupt and ask, okay? We don't need to wait. If we engage in a dialogue, I think it's okay. If it's too much, I will tell you. Dlatego chciałem Państwa zachęcić, jeśli macie Państwo pytania a propos tych filmów, które widzieliście, albo a propos tych filmów, które będę pokazywał, zachęcam Państwa do podniesienia ręki, bo myślę, że możemy zaangażować się w tego typu dyskusję. Nie ma sensu czekać do końca. So I would start, if you saw, there is a work by Avi Mugrabin, the program, Detail it's called, and it portrays a celebration of ultra-religious and ultra-right-wing, very racist movement. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, w programie jest film Avi Mugrabiego, Szczegół czwarty, który prezentuje paradę ultra-religijnego ruchu. And in singing, this group has a strong rock orientation. The reason is that most of the members are American hippies that once they were in disillusion of their flower power, they went into extreme religious ideology, and they actually form maybe a big part of the settlers, the messianic population that lives in the settlements in the occupied territories. W tym filmie rok odgrywa bardzo istotną rolę. Wynika to z tego, że duża część tego ruchu to byli eks-amerykańscy hippiesi, którzy w pewnym momencie stali się bardzo zaangażowani w tą ideologię religijną i ustanowili trzon tego ruchu osiedleńczego w tym regionie. Yeah, so they really like acid rock, and they, in this piece that you can see later, they are chanting and singing, vengeance, vengeance, let's kill all the Arabs, blah, 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 these kind of things, no? With a very strong rock band. Dlatego, tak jak możecie Państwo zobaczyć, pojawia się tam taki motyw, że ci ludzie skandują, śpiewają zemsta, zemsta, zemsta w akompaniamencie, przy akompaniamencie ostrej rockowej muzyki. So of course Avi Mugrabi is very against that, what he shows us, and he makes it clear, he really makes this whole group very pathetic. I oczywiście Avi Mugrabi sprzeciwia się temu ruchowi i pokazuje, jak żałośnie to wygląda. But I want to show you the way another artist is dealing with this religious issue. It's not so much about politics, or it is about politics, but on a different level.
I chciałem pokazać Państwu, jak inny artysta podchodzi do tego tematu religii. Oczywiście to chodzi też o kwestie polityczne, natomiast polityka jest tutaj w innym wymiarze. The name of the artist is Nila Perel and she works a lot doing documenting the life of religious communities in Israel and creating out of it works that that give us an insight that is very very powerful, but still it's not about political values. Artystka Nina Perek dokumentuje życie tych religijnych grup. Daje nam dużo informacji na ten temat, natomiast nie pokazuje tego problemu w sposób zaangażowany politycznie. I will show you one work that is called Shabbat, Saturday, and and I will talk about it after you see. Pokażę Państwu jedną pracę, Sabbat, sobota. Po tym filmie powiem więcej po.
Nira was for more than a year, she was documenting this, she was shooting actually in the ultra-religious neighborhoods of Jerusalem, this process of closing the neighborhoods before Saturday from traffic. Nina spędziła ponad rok dokumentując to, co się działo w okolicach Jerozolimy, tych takich bardziej ortodoksyjnych, i pokazując zjawisko zamykania przestrzeni przed sabatem. As you see, it is a very well orchestrated and prepared ritual. Jak Państwo widzicie, to jest bardzo dobrze zorganizowany i przygotowany rytuał, in which children and old people take part alike. W którym w równym stopniu biorą udział dzieci i starsze osoby. Now, what she did is to edit the images, but then the sound, as you saw, the sound is the main issue. It was done in a studio in a way that it's called follies. Follies is when they make the sound, like, you know, for instance, they want to break bones, so they take a bit of celery and they crack it, so it sounds like bones. So it's sound men, there are specialists that know how to make all these sounds without the actual objects. So that's how she did the soundtrack for this work. Jak Państwo zauważyliście, tutaj bardzo istotną kwestią jest dźwięk po edycji obrazu. Dźwięk został wykonany w studio. Są tacy specjaliści, którzy zajmują się wytwarzaniem pewnych dźwięków, robiąc je całkowicie, wytwarzając je całkowicie sztuczne. Zamiast na przykład łamać kości, łamią lać selera. I tutaj właśnie taki proces został wykorzystany. So in a conceptual step, she decided that only objects will have sound and people will not have sound. Na poziomie konceptualnym zdecydowała się na to, że tylko przedmioty będą wydawały dźwięk, ludzie nie będą mieli głosu. What I want to say is that on the one side, we see this community closing and closing and closing itself, no, that can bring us back to the famous ghetto. They are really enclosing the neighborhoods in a very ritual and very intense way. I z jednej strony widzicie Państwo, jaką rolę odgrywa zamykanie się, przywołuje na myśl getto, i widać, jak rytualistycznie się podchodzi do tego. But on the other hand, this treatment of the sound, what it does, it cancels space. There's no near and far. You remember at the beginning we saw the child coming from far running, but for us he's always here, in the same distance from us. Natomiast dźwięk anuluje tutaj przestrzeń. Nadawany jest z tym samym natężeniem, przez co nie jesteśmy w stanie usłyszeć, czy coś jest blisko, czy daleko. Dla nas ten dźwięk jest zawsze blisko, tak jak w przypadku tego dziecka. So on one side this work is by the way it was, you know, this lack of space and temporality with made sound is what we find also very interesting in the films of Jacques Tati. Przy okazji ten brak przestrzeni i kwestie czasu. To są również, to jest również to, co znajdujemy w filmach Jacques'a Tati. So on one side we see this community closing themselves furiously, but on the other hand she gives these people that are dressed like in Poland in the 17th century
a feeling of lack of space and lack of time. I widzimy pieczołowitość, z jaką ci ludzie się zamykają, a z drugiej strony daje tym ludziom ubranym, tak jak w XVII wieku, takie poczucie braku przestrzeni i braku czasu. I will show you another work of Mira Pérez. It will be a mock-up of a two-screen installation. And it deals also with religious issues, but between Jews and Arabs. I zaraz pokażę Państwu kolejny film Miny Perek, który będzie zestawieniem dwóch wideoinstalacji pokazujących Żydów i Arabów. Now the story is like this. There is one site in Hebron, in the occupied territories, that according to the Jewish and, of course, the Muslim, the tradition is the place where Sarah, the wife of Abraham, is buried. This is a very sacred place for both religions. Tutaj z jednej strony mamy ten aspekt miejsca bardzo, tego terytorium okupowanego, miejsca bardzo istotnego dla obydwu kultur, dlatego że Sara jest tam pochowana, dlatego i dla tych to jest święte miejsce. And this place is a building with actually it's not only Sarah there, it's also their sons. I mean, like all the patriarchs besides Abraham are, according to tradition, buried there. To jest miejsce budynek właściwie, w którym nie tylko Sara, ale wszyscy patriarchowie ludu Abrahama z wyjątkiem jego są pochowani. So a long history, this was a place of conflict and blood since forever. In the Middle Ages, later in the Ottoman Empire, there was always a place of conflict between Arabs and Jews. I to miejsce zawsze było krwawe, zawsze było miejscem konfliktu. Od średniowiecza poprzez Imperium Otomańskie było miejscem konfliktu między Arabami a Żydami. And but still the Jews and Arabs used to pray together in the same building, in the same perimeter, at different times, but pray together until in the 80s, I don't know, I think 86 or something, one of those crazy Jewish messianic American ex-hippie doctor made a massacre and killed 20-something Muslim people praying. Since then, the building was is separated. They built walls, and there is an Arab part that is roughly 2/3 of the building, and 1/3 is for the Jewish to pray, and they enter and leave from different sides, so there's no connection. I mimo wszystko to było miejsce, w którym Żydzi, Arabowie modlili się obok siebie do tragicznego wydarzenia w latach 80., kiedy to jeden z tych mesjańskich aktywistów amerykańskich, ex-hippies, zorganizował zamach, który spowodował śmierć ponad 20 muzułmanów. I od tego czasu budynek ten jest podzielony murami na dwie części. 2/3 to jest część arabska, 1/3 to jest część żydowska i modlący się wchodzą osobnymi wejściami od dwóch różnych stron budynku. Now what happens is that part of this status quo is that in very, very important holidays of each religion, that religion takes over the whole perimeter, the whole house, and the other religion lives for 24 hours. Those are about 5 times a year for the Jews, you know, New Year, Yom Kippur, and you know, I don't know which others, and for the Muslims,
Ramadan, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, these very important holidays. Then the Jews leave, take all their stuff away, and for the, on the other hand, the Arabs leave when the Jews need the whole, the whole perimeter. Niemniej jednak status quo jest taki, że w przypadku bardzo istotnych świąt religijnych, tak jak dla Żydów to jest 5 razy w roku, w przypadku najważniejszych obchodów, budynek jest przejmowany w całości przez jedną bądź drugą religię, także na 24 godziny. Także kiedy Żydzi świętują, Arabowie zabierają swoje rzeczy na 24 godziny i vice versa. Now, Lila recorded that this twice, these two processes, one when the Jews take all everything. They take everything away, so they cannot touch anything. They are the Muslims, and then the Muslims come in and they lay their carpets for the mosque praying, and bring their texts and etc. And on the other screen, we will see the opposite, a process in which the Muslims are rolling their carpets, taking everything away. And then the Jews come in and they make a synagogue out of the mosque. Nina nagrała tutaj taki proces, kiedy Żydzi wynoszą wszystkie swoje rzeczy, przychodzą muzułmanie, rozkładają swoje dywany, pisma. Na drugim zaś ekranie nagrany jest proces przeciwny, kiedy to Arabowie wynoszą swoje rzeczy, So the process is in both screens reversed actually, and there is a pivot in the middle when the doors open and the whole place becomes one, and then the reversal comes in. Nagrania są pokazywane w odwróceniu. Pośrodku jest przerwa, która pokazuje otwarcie drzwi świątyni. Wanted to say something. Okay, I don't know. So let's watch it, and I hope we understand. This is the two screens. One is called Abraham Abraham, and the other one Sarah Sarah. So just you see on the left how they are taking the mosque, the carpets away, and on the right the Jews taking everything away. Po lewej widzicie Państwo, jak Arabowie wynoszą swoje dywany, po prawej widzicie dowolne jakieś tam przeznacz. And the sound, of course, is the same treatment as in the other work, everything made in the studio. Artificially. A dźwięk, tak jak w poprzednim dziele, jest wykonany w studio i wszystko jest sztuczne. Thank you.
So, any questions about these two works? I'm moving on, by the way. So, if there are any questions, you may just as well just now. Okay, so I will go ahead and also try to show a different a view I mean, wait, I'll say something more about the other two works. Jeszcze powiem coś więcej, zanim przejdę do następnego tematu, o tych dwóch pracach. Yeah, so just to connect it to the work we saw before of Nia and why I'm showing this here, I think that the reality portrayed here is more complex. It's probably not a clearly and widely aggressive. W porównaniu z pierwszym dziełem tutaj rzeczywistość jest przedstawiona w bardziej złożony sposób, nie jest tak jawnie agresywna. But on the first side you can think, well, this is a sign of coexistence, they have an arrangement, they move, they come, which is true in a way. Z jednej strony możecie Państwo spojrzeć na to jako na współżycie, koegzystencję, dlatego że zajmują oni wspólną przestrzeń, co jest prawdą. But on the other hand, I mean, you see the thoroughness and the even viciousness in, by which they won't leave the others a chair. You know, they would leave nothing. They take everything. Like it's a complete thoroughness of lack of trust for anything. So. Lecz z drugiej strony widać skrupulatność, a nawet taką zajadłość w usuwaniu tych wszystkich rzeczy, nie zostawią nawet krzesła, co pokazuje brak zaufania między tymi ludźmi. And of course we see that everything is mediated by the army, which is not something that gives us a good feeling of coexistence. A także widzimy, że relacje są mediowane przez armię, co nie jest dobrym znakiem pokojowego współżycia. Ori Gersh is an Israeli artist. He's living in London for a long time, and he did a work also with Palestinian and Israeli children. Ori Gersh to jest izraelski artysta od wielu lat mieszkający w Londynie. Wykonał on pracę z dziećmi izraelskimi i palestyńskimi. What he did was to go to a school that is mixed Arab and Jewish. I poszedł do szkoły, której uczniowie są wymieszani, arabscy uczniowie z uczniami żydowskimi. That of course is the only one in Israel. I to jest oczywiście jest tylko jedna taka w Izraelu. And he asked children 9, 10, 11 years old from the same grade, one Jew and one Arab. I poprosił dzieci 10-12-letnie z tej samej klasy, dziecko żydowskie i dziecko arabskie, to play this game that I don't know how you call it in Polish, but normally it's called like who loves the first. It's when two people look into each other's eyes very seriously until one bursts into laughter. And he's the one who loses, the one who is laughing. Poprosił o to, żeby dzieci zagrały grę ze sobą. Gra polega na tym, że dzieci miały patrzeć sobie w oczy. Wygrywał ten, który nie roześmiał się.
So he put two children, one in front of the other, and with two cameras and a special glass that would reflect exactly each one of the children as if it was a mirror, he shot a pair of children while they play this game. I za pomocą dwóch kamer, także takiej tafli szkła, która odbijała twarze dzieci, nagrał parę dzieci odgrywających tę grę. The result is a large wall of about 12 pairs of monitors, one beside the other. But I will show you one or two pairs, okay? I w rzeczywistości stworzył taką całą ścianę składającą się z 12 par monitorów. Ja Państwu pokażę jedną parę. So so look at the game, huh? Więc spójrzcie Państwo na grę. So it is a very strong word because it's a monitor, very very high definition, and it's the size of us. So the feeling is that they are actually communicating between us and not only between them, but. But you can't, again, you can't avoid thinking, first of all, that this is a war game. No, who wins? To jest bardzo mocna presja do tego, że wyświetlany ten film jest na monitorze o olbrzymiej rozdzielczości, monitor jest rozmiaru człowieka. Także te emocje zachodzą nie tylko między dziećmi, ale angażowani jesteśmy my. I myśląc o tej pracy, ciężko jest uniknąć skojarzenia, czy to jest gra wojenna. And you can't avoid also thinking that one Jew and one Arab might one day find themselves fighting for sure, one against the other. I ciężko też uniknąć myśli, że pewnego dnia te dzieci mogą znaleźć się po dwóch stronach barykady walcząc ze sobą.
Also, I'll bring another example of works that deal in a more humorous way with the conflict. In the program here in Arena, we have a work of Itamar Rose that is very, very strong, and I urge you to see it. Będę też mówił o pracach, które podejmują temat w bardziej humorystyczny sposób. Mam tutaj na wystawie Arena pracę Itamara Rose. Bardzo zachęcam Państwa do zobaczenia tej pracy. But Itamar himself started working with another filmmaker called Yossi Atiya. And they used to make very funny videos about the conflict. Itamar współpracował z innym artystą, Josiatem, i razem wykonywali bardzo zabawne filmy pokazujące konflikt. I will show you one, the funniest in my way, is when they go to an Arab village and they start to confabulate and think about how a binational state has to look like. Tutaj pokażę Państwu moim zdaniem jeden z najśmieszniejszych filmów, w których udają się do arabskiej wioski i konfabulują, w jaki sposób istniałby państwo dwunarodowe. Maybe we need to translate the... Let me see, probably I got the wrong. Yeah, no titles. Okay, we forget it. So, I have another one. Pokażę Państwu inny, dlatego że nie mam napisów do niego. Because I brought it without subtitles. Bo niestety nie mam. Let me see this one. No. Sorry. I didn't check. Anyway, they use the candid camera approach and they go and ask people and they really confront this situation in a very, very intense way, as you can see in Itamar's work here in the program. Wykorzystują kamerę tak jak do sądy, także konfrontują się z ludźmi w sposób bezpośredni. So, what I will do is show you another work that I can't stop myself from showing because it has to do with our common history of the Jews and of the Poles. I pokażę Państwu kolejny film, nie mogę się powstrzymać, dlatego że pokazuje wspólną historię naszych dwóch narodów, Żydów i Polaków. And also in the program there are these works by Roy Rosen that I brought them because I saw in them a good example of a conflict that everyone nearly has in Israel with his own past. Yes, of course, the war and the Holocaust is part of it, but not only. Persecutions in Iraq or in Morocco, or this urge that people have or to detach themselves from their original culture is a very big issue that also involves lots of Israelis and therefore Israeli artists. Tutaj na wystawie mamy pracę Roy Rosena, która jest dobrym przykładem sztuki obrazującym problem tego, w jaki sposób każda kultura ma problem z własną tożsamością i z własną tożsamością i w jaki sposób
odnajduje się z tymi tożsamościami plurali, tak jak na przykład oskarżenia w Maroko, kwestia oddzielenia się od własnej kultury. So this work that I hope it has subtitles, if not I will translate it. Mam nadzieję, że ten film ma napisy, jeśli nie będę próbował tłumaczyć. It shows this urge that some young people have to interview and to ask their very old grandparents about their experience in the Second World War, in the concentration camps, etc. Film ten pokazuje taką chęć, którą młodzi ludzie często mają, chęć podpytywania swoich dziadków, jak wyglądała II wojna światowa, obozy koncentracyjne. But and of course the urge that these old people that they are dying have to tell their story to their sons and grandsons. A także chęć tych starszych ludzi, którzy umierają, chęć opowiedzenia swojej historii swoim dzieciom i wnukom. But what happens is that normal life takes over and this cannot happen anymore. A to, co się dzieje, to proza życia wkracza i nie może się to odbyć w taki właśnie sposób. If you want to translate the text from the... It's going very fast, you'd have to pause it every time. Czy tłumaczyć Państwu napisy? Shall I stop it? It's okay? Okay. Yeah.
Well, that was the piece that I wanted to show you. It continues the same, but I think it's, we can see that they all want to listen, they ask the questions, she's telling the story, but then the pizza delivery comes, somebody goes to the toilet, someone comes in, and in a way the camera echoes this lack of focus. It goes around all the time. So like life is taking over even those memories. I ten film tak kontynuuje, dlatego chciałem ten fragment Państwu pokazać. I widać, że chcą opowiedzieć tą historię, chcą wysłuchać, natomiast proza życia tutaj wkracza. Ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, pizza przyjeżdża, ktoś wychodzi do toalety. I kamera oddaje ten brak skupienia, który towarzyszy temu wydarzeniu. So, shall I go on? Dobrila. I think. What would you say would be a good ending? I have a good ending. This was a good ending, but let's put something else. Also, there, I brought also this work of Guy Benner to the program. It's a work that gives a general, final sense of apocalypse and of the end of the world happening every day. You can see it in the program, but then I thought, okay, which other work would be a funnier ending that will give the same feeling, and I the same feeling, and I brought this. No, okay, you go. Tutaj chciałem Państwu pokazać pracę Gilada Radmana. Przywiozłem jedną jego pracę, która pokazuje apokalipsę, która dzieje się na co dzień, apokalipsę kompletną, ale pomyślałem też, czy mógłbym pokazać Państwu jakiś inny film tego artysty, który traktowałby na ten temat w jakiś weselszy sposób. So I brought a work of Gilad Radman. For those of you who saw the last Venice Biennial, he was the artist in the Israeli Pavilion that I curated, by the way. Tych, którzy Państwo widzieli, Gilad Radman był artystą w pawilonie izraelskim, którego byłem kuratorem. And the work is called Multipilory. Praca się nazywa multipilory, czyli wielo. You know what's a pilory? Wielokolumnowość. What's a pilory? Pillory? No, it's this medieval punishment that they would put like a boards with. Przepraszam. You know, like wielo, this. Wielodyby należałoby. Let's go. What's the other? Okay, so. Think about this, and we see a group of people that they are stuck in something like this with their heads outside and they cannot move. And the work is an installation in which the camera goes around and this is projected onto a wall exactly like the one you see.
it is between funny and sad. Praca jest między zabawnym a smutnym. To see all these people stuck in a way they cannot move. Widzimy tych ludzi uwięzionych, nie mogą się ruszyć. But I find it also like a response to this other work, a bit lighter still. Ale uważam to za odpowiedź na tą drugą pracę, odpowiedź troszkę lżejszą. So, this is the work for the end.